Monika, czy Twoim zdaniem perfumy to jest dobry prezent na przykład, właśnie na zbliżające się święta? To jest zawsze dobry prezent. Mało tego to jest dobry prezent, żeby sobie zrobić taki prezent. Ja co roku trzymam się tej tradycji, że staram się robić bardzo przemyślane upominki moim bliskim. Ja zaczynam kompletowanie prezentów już we wrześniu, dlatego te prezenty nigdy nie są przypadkowe, ale też. Nigdy nie zapominam o sobie i zawsze jakiś prezent robię sobie. W tym roku akurat nie były to perfumy, ale również zdarza mi się, czy pod choinkę, czy na urodziny, czy na jakąś inną okazję, czy w momencie, w którym uda mi się coś zrobić, co, co kosztowało dużo, dużo mojej pracy, to wtedy nigdy nie zapominam o sobie i robię sobie prezent. I perfumy, tak, perfumy, perfumy również. No dobrze, a jak wyglądają na przykład takie święta logistycznie i organizacyjnie? No, można powiedzieć, w takiej troszeczkę patchworkowej rodzinie. Jak wy to wszystko?